Myślę, że to jest bardzo fajne miasto, na pewno ma duże możliwości, tylko też jeszcze trzeba zmobilizować ludzi do działania. W ramach nowego programu Fundacji Szkoła Patronacka EFC gościmy dzisiaj w Szczekocinach, gdzie w Zespole Szkół imienia Romana Czerneckiego odbywa się właśnie debata Szczekociny i co dalej. Myślę, że to jest zasadnicza różnica względem wielu innych podobnych miejsc w całym kraju. Konieczna jest też zmiana, ale zmiana jest potrzebna tylko wtedy, kiedy jest na nią zgoda wspólnoty. I to dzisiejsze forum jest oczywiście odwołaniem się do greckiej agory, do rzymskiego forum, gdzie spotykali się mieszkańcy, żeby rozmawiać o sprawach najważniejszych. Działania, które prowadzimy w Szczekocinach, prowadzimy we współpracy z Fundacją Czerneckiego. Już pierwszego dnia pracowaliśmy razem nad scenariuszami wywiadów z jednej strony, z drugiej strony nad narzędziami, które można wykorzystać w punktach konsultacyjnych, które pozwalają zaangażować mieszkańców, jakby sprawić, żeby chcieli rozmawiać o tym swoim miejscu, o swojej przestrzeni. Miałam też takie wrażenie, że dzięki temu lepiej mogłam zrozumieć ludzi mieszkających tu, ale też lepiej zrozumieć siebie. Chcemy przekazać uczniom i uczennicom różne konkretne narzędzia, umiejętności i umożliwić im wzięcie udziału w takich aktywnościach poszerzających ich horyzont. Tą dźwignią, nazwijmy to, może być szkoła. To jest szczególna bardzo szkoła. Nie wiem, na co Szczekociny mogą postawić, ale wszyscy ich tutaj przekonują, że muszą postawić na siebie. Jak mówi przysłowie, naucz się liczyć, to znaczy licz na siebie. Moim zdaniem Szczekociny chyba muszą liczyć na siebie, a szkoła to jest coś, co jest ich naprawdę, więc mogliby z tego coś wycisnąć, że się tak wyrażę. Mapa, którą przygotowaliśmy do naszego badania, to jest takie specjalne narzędzie. Na kawałku sklejki wydrukowaliśmy plan Szczekocin z najważniejszymi ulicami, najważniejszymi miejscami i w trakcie spotkań na mobilnym punkcie konsultacyjnym zapraszamy mieszkańców do tego, żeby na mapie wskazywali miejsca, które są dla nich najważniejsze, albo wprost przeciwnie, takie, które są może trudnym tematem, wymagają poprawy, coś jest z nimi nie tak. I w ten sposób tworzymy taki obraz miejscowości widzianej oczami mieszkańców i rozmawiamy o miejscowości nie w próżni, tylko odnosząc się konkretnie do przestrzeni. Liczymy na to, że to ten proces, przez który przechodzimy, będzie jakąś taką cegiełką, która się dołoży do takiej postawy, zaangażowania na rzecz tej okolicy, no i nawet jeżeli dojdzie do sytuacji wyjazdu, to w dalszym planie miejmy nadzieję, że też do powrotu i zmieniania tego miejsca.